Postaci dla opornych, set. Pasywka. Uderzasz pięcho piryną z lewej normalnie, a z prawej szybciej i mocniej, a im mniej masz żyćka, tym więcej go regenerujesz. Q. Przyspieszasz w stronę wroga, żeby go dogonić, jednocześnie zaciskając pięści z całej siły, aby mocniej przypierdzielić dwa kolejne autosy. B. Atakują cię, ale ty tylko zbierasz w sobie to wkurzenie, żeby następnie otoczyć się nim w formie tarczy i zadać im nieuchronne obrażenia w centrum i fizyczne na bokach za pomocą Kamehameha. E. Wrogów trzyma się blisko, więc przyciągasz ich do siebie, spowalniając ich ruchy. Przyciągając takich pacjentów z dwóch stron, dodatkowo zostaną ogłuszeni. RK. Łapiesz przeciwnika za frak i wykonujesz na nim latającego supleksa. Jeśli upadniecie w jego kompanów, zadasz im obrażenia i spowolnisz ich. Im dalej od ciebie stoją, tym mniejsze obrażenia zada twoje uderzenie. Szako. Pasywka. Chcesz zadać większe obrażenia z autoataku lub rzucając swoje E? Musisz atakować od dupy strony. Wtedy autoatak może trafić krytycznie, a twoje E zada większe obrażenia, jeśli przeciwnik ma mniej niż 1/3 zdrowia. Q. Walisz flesza na niewidce i zadajesz dodatkowe obrażenia z autoataku. W. Zostawiasz laleczkę, która po 2 sekundach robi się niewidzialna, a jeśli ktoś się do niej zbliży, pluje śliną. E. Bierne. Jeśli możesz użyć E, autoataki spowalniają cel. Jeśli użyjesz E, to już nie. Użycie. Rzucasz kunajem precyzyjnie jak Naruto, zadając obrażenia i spowalniając cel. Jeśli przeciwnik ma mniej niż 30% HP, zadasz dodatkowe obrażenia. RK. Używając, musisz wypowiedzieć technikę Kagebunshin no Jitsu. Wtedy tworzysz klona, znikając na krótką chwilę i unikasz wszystkich ataków oraz umiejętności. Tworzysz klona cienia, który przez 18 sekund jest sterowany przez ciebie za pomocą klawisza R lub Alt. Kiedy klon ginie, tworzy 3 zabawki atakujące przeciwnika. Shen. Pasywka. Co 10 sekund po użyciu skilla dostajesz tarczę. Zmniejszasz ten cooldown, jeśli efekt skilla zadziała na sojusznika lub wroga. Q. Przyciągasz ostrze jak Thor swój młot, po czym przyfasolisz 3 autosy za więcej. Wrogowie stojący na trasie lotu ostrza zostaną spowolnieni i otrzymają mocniejsze bęcki, a ty będziesz ich lać dużo szybciej. W. Dookoła ostrza tworzysz pole grawitacyjne, które odbija wszystkie ataki fizyczne od ciebie i sojuszników. Jeśli ty lub sojusznicy nie stoicie w jego obrębie, pole odpali się za chwilunię. E. Używanie kół i ślizg odnawia energię. Użycie. Robisz międzygalaktyczny ślizg przed siebie. Jeśli przelecisz wroga, zadasz mu obrażenia i usłupieje z wrażenia. RK. Robisz czary mary. Czary mary, twoja stara to twój stary. I po chwili tepujesz do sojusznika ze swoim ostrzem, osłaniając go tarczą o wielkości w zależności od ilości połamanych kości. I wszystko jasne.